korzystając z okazji, że jestem w Polsce i tak naprawdę sezon dla mnie się skończył, postanowiłem sprawdzić, jak wyglądają trasy w Myślenicach. Dzisiaj jest wielkie otwarcie nowo powstałych trasek i stwierdziłem, że to dobra okazja też, żeby się spotkać z Wami. No i też jestem ciekawy, co tak naprawdę powstało w Myślenicach, bo nie ukrywam, że często tam jeżdżę, zwłaszcza właśnie w okresie takim zimowym, jesienno-zimowym, więc no fajnie, że się dzieje. Jest kilka też trasek takich, można powiedzieć, trochę nielegalnych, ale głównie się dzisiaj nastawiam na te trasy oficjalne, które zostały zrobione przez ekipę ABC. No i zobaczymy, co tam wykopali. Mam nadzieję, że będzie to fajne i będzie dawało trochę frajdy z jazdy. Czekamy na otwarcie, ale pan gospodarz się spóźnia, czyli burmistrz Myślenic. Miało być o 11, ale no nie ma. 11:20, więc chyba jedziemy już bez otwarcia. Zrobimy własne otwarcie. Jakieś przecięcie wstęgi miało być. Inwestora Głównego Miasta i Gminy Myślenice oraz przedstawicieli Lasów Państwowych, głównego partnera i właściciela terenu. Witam osoby zaangażowane w powstanie projektu, gości specjalnych, przedstawicieli mediów oraz Was, drodzy rowerzyści. Jak to dumnie brzmi. Pan burmistrz nadchodzi, bardzo się cieszymy. Tak tylko 25 minut spóźnienia. Tak naprawdę wszyscy przyjechaliśmy tutaj pojeździć, więc postaramy się, żeby to otwarcie było dosyć krótkie i zwięzłe. Mamy możliwość uczestnictwa właśnie w otwarciu pierwszej trasy, pierwszego etapu kompleksu Myślenice Single Tracks. Myślę, że oklaski, bo to jest wielka chwila. Więc korzystając z okazji, od razu podchodzę tutaj do pana. Chyba teraz trzeba jechać. Dyrektora. No. Co, jedziemy? Nie ma co czekać, nie? No. Są wszyscy? Jedźmy. Siema. Co? Dobra, lećmy. Perynówka. Trochę płasko. Dziurawo. Kurde, nie wiadomo, czy siedzieć, czy stać. No hopka pierwsza. No tu się już zaczyna trochę lepiej, ale dalej szału nie ma. A tu się co dzieje? Tu chyba... Kurde, ale kamienie naustawiane. O nie! Hopeczka. No, to było też fajne. Cześć. A to tam do góry, czy? No tu jest droga teraz. A to już jest koniec? Tak, no koniec teraz. To takie trochę... W zasadzie jak zaczęło mi się podobać... To się skończyło. To się skończyło, no. No to powiem ci, że... Rozczarowujące trochę. Początek na maksa słaby, po tych dziurach takich to... Nie wiadomo, czy... Czy stać i pedałować, czy siedzieć i pedałować? Na końcówka po tych kamieniach całkiem spoko już. No tu się zaczynało. Jeden był fajny. Tu się zaczyna tak naprawdę cokolwiek dziać, aczkolwiek... Kurde, no szkoda, że to nie jest pociągnięte jeszcze tam do samego końca. Ostrego zakrętu, tego ostrego wilka. No to już w końcu prawie działem. A co, na zawodach była podobna? Podobna.
jeszcze po tym płaskim. Aha, kurde, ale to... To płaskie to powinno być wysypane tak naprawdę takim szutrem, jak jest... Tak, bo te kamyki wbijają, wręcz no. Zwalniają. No, dokładnie, strasznie zwalniają, a jakby to wysypać szutrem i zrobić jakieś hopki, multki, to by przynajmniej było jakakolwiek przyjemność. Dobra. Szuterek jest bardzo zdradliwy. Zwija dobrze. Ej, ten szuter jest tak śliski, że wytraca się całą prędkość. Tak, hopka? Ja też tak stwierdziłem, że przydałoby się ciutkę więcej prędkości. A to ja właśnie miałem wrażenie, że jest mniejsza niż mi się wydawało. Ale Rafał jeszcze startował przed nami. Aha. Startowałem tam bez rozbiegu, że tak. Aha. Powiem. A później się zdziwiłem, że jest ten dublik już tam. Jedzie ktoś przede mną? Nagrałbym. Nie, no to już całość. Jedziesz? Dawaj. Ty już znasz, tutaj byłeś, jeździłeś, startowałeś. To było dobre! Dawaj dalej, Maciek! Kurde, ten fragment jest najsłabszym fragmentem na całej trasie. Lepiej jak 150 i jeszcze nie ma prędkości, nie wiadomo czy podnosić sztyce, czy opuszczać. Mega słabe. Tu już się zaczyna cokolwiek dziać. Przynajmniej jest prędkość. Nie, nic, tak chcę ponagrywać. Ścianka budzi postrach. Nie poradzę, to już. Nie no, najlepiej to jest najechać zaraz pod tym korzeniem i mega wysoko na prawo. I wtedy jest na maks... Na zewnętrz, nie? Wiesz co, jak najedziesz sobie stąd, trochę po lewej stronie i wjedziesz sobie pod tym korzeniem zaraz na to, to robisz po prostu sobie, tylko musisz jechać trochę z prędkością i wtedy to będzie luźne. Najgorzej jak wiesz, jak zjedziesz tutaj, bo wtedy cię przeważy i wypadniesz za bandę. Także z prędkości i jest na luzie. Presja jak na zawodach. Za wolno. No i to zajechał, najechał na mega z lewej i przez to go chciało wyrzucić poza bandę. Także troszkę szybciej i na szeroko jest petarda. Dawaj, Rafał. Pokaż jak to. Pięknie, ale to było. Perfekcyjnie. Może
Proszę. Klasa. Wow. Cały? Prawie był. No to dzieje się na tej ściance. No. Kurwa, nie czuję się pewnie. Jak już tu najgorsze miejsce. Ja też byłem tam dzisiaj. To nie. Powiem ci, nie chciałem środkiem i nie wiem co zrobiłem. I tam przeskoczyłem. No nie, no bo jak zjedziesz na lewo, to później jedziesz na wprost. I to jest taki... Elegancko. Tu się zaczyna najlepszy fragment w zasadzie, bo przynajmniej się jedzie w miarę z prędkością. O, tu jest dobry kamyczek. Tu jeszcze wszystko sypie. No i fajnie, fajnie. O, ale te ciasne bandy to jeszcze jest. Trochę spóźniasz się w tych bandach. Bardzo dziękuję. Dzięki. Wszystkim za jazdę. Super. Dzięki. Widzimy się w ramach. W sumie, no. W sumie z ekipy. Dzięki. Ja szczególnie za podjazdy chciałem pan. Że co, że było... On bym tego nie zrobił. Że było luźno? Co, nie wjechałbyś 4 razy? Sam od siebie, tak, no? Wiesz, nie. Nie? No proszę. Tylko z wami, chłopaki, tylko z wami.